lokalizacyjne GPS zakupione z Chin. Kabelek z bezpiecznikiem zasilający. Cztery śrubki, opaska zaciskowa. Płyta z oprogramowaniem, nieopisana. Jest miejsce na kartę SIM. Złącze USB. Dalsza część testów GPS Tracker polega na tym, że mocuję to urządzenie w swoim motocyklu. Docelowo można je gdzieś schować pod jakimś plastikiem, bakiem, lampą, no gdzie fantazja tylko dopowie. Urządzenie nie powinno mieć problemu ze znalezieniem sygnału GPS, ponieważ teraz jestem w garażu i aż jestem zdziwiony, bo znalazło bez problemu sygnał. Podłączyłem to na razie dość prowizorycznie, jednak jest z pominięciem zapłonu, czyli urządzenie działa cały czas, nawet gdy jest zapłon wyłączony. Rejestruję trasę, korzystam ze strony GPS Trace Orange. Ta stronka zapisuje do 30 dni przebieg trasy, prędkość jest dość dokładna. W samochodzie nie było żadnego problemu, zapisuje prędkość, zapisuje dokładną lokalizację. Jeżeli straci gdzieś satelity, to w miarę się odnajduje. Jedyny moment, gdy straciło satelity, to było, gdy byłem na parkingu podziemnym, no ale to jest akurat oczywiste. Jutro przyjdzie pora, żeby przetestować to podczas jazdy motocyklem.